Labas vakaras. Kaip jums patinka? Labai patinka. Ar čia Lietuvos televizija? Ne, čia Lenkų televizija. Lenkų televizija? Zvirčiadlo. Zvirčiadlo. Labai malonu. To jest tylko dla zvirčiadla? Tak. I co mam powiedzieć? Może ogólnie wrażenia po gali. Jak się panu podobało? Jak pan ocenia? Nie. Ja oceniam, że dzisiaj jest cudowna pogoda. I w ogóle zwierciadło jest tak mile, że mi zaprasza od szeregu lat. I to pierwsza rzecz. I jest to impreza tak sympatyczna i mila. I na każdego roku właśnie kogoś innego zapraszam. Czasami syna, czasami dzisiaj Elżbietę. To jest bardzo znana w telewizji. Robiła wiele programów o sztuce, o artystach. I w ogóle spotykam miłych ludzi. Ponieważ takich spotkań w Polsce tak rzadko, tak nie ma spotkań ludzi sztuki, bo dzisiaj ja uważam, to spotkania są ludzi sztuki. I to jest bardzo cenne, nawet bardzo cenne. A zwierciadło, bardzo lubię zawsze mieć zwierciadło. Jak maluję autoportret, zawsze patrzę na lustro. A lustro, kto to, co to jest? To jest zwierciadło, prawda? Lustro. I nawet na Litwie teraz jeden taki kolekcjoner mówi, chciałby kupić mój autoportret. Ja pomyślałem, Boże, czy ja mam autoportret swój, ale kiedyś tam maluję, prawda? Czasami troszkę z pamięci, troszkę patrząc na lustro. Ale taką rzecz jako zwierciadło bardzo cenię i lubię. I w ogóle wasza redakcja jest taka i w ogóle sympatyczna, taka fajna. I tam jest cały szereg ludzi, których znam, prawda? Niektórych nie znam. Ela, ty powiesz od siebie słowo. No powiedz po polsku. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo lubię tu przychodzić, jak są takie uroczystości. Czasem właśnie jestem zapraszana. No a sprawy kultury są mi szalenie bliskie, bo pracowałam w Telewizji Polskiej 42 lata właśnie w publicystyce kulturalnej. Także dosyć długo. Tak, właśnie tak. Tak, tak. I to jest właśnie tak, że dzisiaj Wajda dobrze powiedział, że niby to kobiece. Wcale nieprawda, to wcale nie kobiece, to jest bardziej tak ogólnie. Jest bardzo artystycznie prowadzony magazyn. Bardzo dobra fotografia, dobra kompozycja, dobry materiał. Po prostu jest bardzo profesjonalnie prowadzony magazyn. To same pochwały powiedziałem. Proszę, proszę.